Siemanko, jestem Wertes, witam was w moim 800. Poprawka 900. Filmie. Tak, postanowiłem nagrać dla was coś innego, coś głupiego. Coś, jeszcze raz mówiąc, innego. Tak, Simsy Trójka. Tak, wiem, że to może wydawać się śmieszne, ale kiedyś na Humble były po chyba dolara. To sobie wziąłem, dla Uli wziąłem. I tak mi sobie stoją na tym originie i się marnują. Także stwierdziłem, że nagram coś innego, może śmiesznego i będzie fun. Tak, od razu powiem, że jeżeli będziecie chcieli kolejne odcinki, to dajcie już teraz łapkę w górę, bo jak zobaczę, że będzie mniej niż 1000 lajków, to nawet dalej nie lecę. To jest taki, tak jakby teścik. I co, zacznijmy robić Sima. Odwiedź Sim Store, ble, ble, ble. Później. Witaj w aplikacji. Nie chcę żadnej głupiej lekcji. Zrobimy sobie... Jakieś imię to trzeba wybrać. Zrobimy sobie Janusza. Będzie Janusz, nazwisko Pierdzimołka. Tak. Pan Janusz będzie, tak, facetem. Młody na... Będzie nastolatkiem. Rób mi nastolatka. Super. Odcień skóry, no jak najbardziej jasny. O kuźwa, co to jest? Nie, dobra, tak? Dobra. Pan Janusz będzie gruby. Będą przygody grubego Janusza. Rozmiar mięśni? O kuźwa. W dół. W dół, to ma być gruby Janusz. Dobra, także tu już go mamy. Włosy. Jakie gruby Janusz może mieć włosy? Jakieś zaniedbane, bo to będzie taki nerd komputerowy, wiecie. Janusz będzie próbował wyrwać laseczki. Kurde, co by mi tutaj pasowało dla niego? Dobra, tak będzie gruby Janusz. Chcesz mieć brudkę jakoś? Zobaczmy. Musisz wyglądać jak Janusz. O którym myślę. O, 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 taki ten, to jest dobre. Przejdźmy do stroju. Na co dzień. Coś nerdowskiego. Tutaj nie mam żadnych dodatków jakby, co? Jesteś idealnym Januszem teraz? Na co dzień, teraz wizytowe. Janusz, jak ty możesz się pokazać wizytowo? O! Super. Lecimy dalej. Piżama. O Boże, niech będzie. Sportowe. Człowieku, ty masz się wyróżnić to sportowo. Zrobimy tak. Spoko, spodnie. Tam być takie. Buty niech będą sobie takie. Dodatki. Na sportowo chcesz mieć dodatek jakiś? Dupa, ty jesteś Januszem, nie będziesz miał. Kąpielowe. Ej, jak sobie będzie. Jest gruby Janusz. Dobra, nie świeć mi tym brzuchem. Zrobić ci na co dzień, żeby się zmienił. Cechy, dodaj cechy. Co my tutaj mamy w cechach? Boi się wody. Będzie się bał kąpać. To w sumie taki Janusz. A to tylko do pływania. No nic, dobra. Brak poczucia humoru. O, dobra, Janusz. O, i nie chluj. I mamy typowego Janusza. Gratuluję. Co tutaj mamy? Osobowość. Ulubione jedzenie, gulasz warzywny. Co ty, hamburger? Nie no, klasyczna, będziesz takim Januszem. Ulubiony kolor różowy? Okej. Okay. Sam to wybrał. Ten głos jest zajebisty. Ale Janusz będzie takim typowym baranem, niechlujem i tak dalej, i tak dalej. Dobra, Janusz, jesteś zajebisty. Dodaj Sima. Dobra, stwórz Sima. Teraz będziemy musieli mu dodać jakichś rodziców, bo Janusz przecież sam się nie utrzyma. Musi mieć rodziców jakiś? Ewentualnie coś innego. Dobra, dobra, dobra. Pierdzimonka. Dobra, jego ojciec to będzie Waldemar. Waldemar. Dobra, stworzyłem już te postacie. Ogólnie wygląda tak. Jak widzicie. Ojciec taki typowy sportowiec. Matka to tam kiwie co zjął. Janusz będzie taki gruby, a jego brat będzie taki, o, wiecie, tatuś, sportowiec. Pierdzimonkę, edytuj relację. Co to jest? Wybierz miejsce do zamieszkania. Co to jest do wyboru? A mogę kupić albo coś takiego. Ten mi się wydaje największy, także wezmę umeblowany już, żebym się nie cackał z nimi. I kup! Gratuluję! Zacznij grać tą rodziną. No to Janusz, zobaczymy, czy będziesz wyrywał laseczki. Oj, beczka.
Dobra, mam nadzieję, że ci, ci jego rodzice mają coś, mają jakąś robotę. Co to jest? Spierdzielaj, samouczku. Napatrzyłem się. A, już myślałem, że tamto. Jaki mały domek. Może przeczytujemy i kupimy duży. Dobra, czemu to mi się samo zbliża? I co, wy tak będziecie stali? Hello? O, o, patrzcie, Janusz pierwszy, ciekawy, dobry. Dobry Janusz, jesteś głównym bohaterem. Czy macie tutaj komputer, bo Janusz się będzie nudził? No kuźwa, Janusz, jak tak możesz? O kurde, to jest malutki domek. Butelka, nie zasłaniaj mi tutaj, bo przecież ciebie nic nie widzę. No jest dobra, Agatka już sobie gdzieś tam poszła. Dobra, że tak powiem, Janusz potrzebuje pokoju, a wy macie tutaj tylko garaż. Czy co jest najlepsze? Że tutaj jest tylko jedno łóżko w tym domu. O, już siebie nie lubiło. Dobrze! Dobrze, a nie, to nie ci. Dobra, panie Januszu, panie coś, musimy wam kupić tutaj jakieś łóżko czy coś. Jak tu się obraca tą grę? Tymi przyciskami, tymi. O, tutaj się obraca. Super, zarąbiście. Jest jedno łóżko, to będzie dla was. Czy macie tutaj jakieś, tak, że tak powiem, jedno piętro wyżej czy coś? O kurde. Sorry, Janusz i bracie, będziecie mieszkali w garażu. Dobra. Tego się nie spodziewałem, ale tak będzie. Łóżka. Łóżko dla jednej osoby firmy Kraken. Nie mogę tu postawić? Mogę. Janusz, masz zarąbiste łóżko? A twój brat będzie miał coś takiego normalnego. Jak to się obraca? O, będzie tak sobie spali do siebie stópkami. Super. Jakim cudem... Spierdzielaj, to nie garaż. Już nie. O, epic! Dobra, mam coś hajsu, mam. Dobra, mam tu pauzę, super, dobra. Nie kuchnia, sypialnia, salon, jadalnia, nie gabinet, pokój dziecięcy. To nie jest dziecięcy, dobra, gabinet ci zrobimy. Potrzebujemy dla Janusza, kurde, przecież tego. Jakiegoś stołu. Co to jest za simpointy? Współczesne biurko. Po co mi biurko? No dobra, nieważne. Janusz musi mieć biurko. Dlaczego tu nie mogę stawiać? Rozumiem, że to jest garaż czy coś, czekajcie. Delay z tym. Co to ma być? Miejsce parkingowe. Ni grzyba! To ma być pokój. Czemu tu się nic nie da stawić? Co to jest? Drzwi spieprzajcie, te drzwi. Dobra, przestawię tu. A! Chodź łóżeczko tutaj. Ale zrobię wam w garażu super epicki pokój. Tutaj stój. Dobra, to będzie miejsce dla Janusza. O, i widzicie, od razu można stawiać. Dobra, Janusz musi mieć komputer, bo musi no-life'ić. Maszyna, o kurde. 800, no dobra, wszystko dla Janusza, nie? Krzesło Janusz potrzebuje. Takie, wiecie, obracane, mam nadzieję, że... Nie, takie. Dobra, Janusz. Spoko, loko, Janusz. Gdzie jesteś, Januszu? Tryb przejścia. Janusz, do komputera. Już graj w grę komputerową. Super, Janusz, już masz zajęcie. Co tutaj się ustawia w tym łóżku? Wybierz właściciela łóżka. To jest Janusza. Spoko. Wybierę tego. Wybierz właściciela łóżka. To jest Roberta Pierdzimonki, czyli syna drugiego. To będzie. Wybierz właściciela łóżka Agaty i Janusza. Dobra, nic. Tatuś będzie spał na kanapie, jakby coś. Dobra, zrobimy to jakąś tak scenę, żeby nie było. Janusz gra na kompie. O nie, Robert czyta książki. Agata też czyta książki. No Jezus, co wy tu robicie? Może pracy poszukacie? Właśnie, będziecie potrzebowali drugiego komputera. Bo wam Janusz, no oczywiście, no... No Janusz gra w gry oczywiście, no bo jakby to nie było inaczej. Tylko kurczę, gdzie by wam tu zrobić jakiegoś kompa czy coś? Wy macie tutaj troszkę za małe te... Tereta, to może wam to przestawimy? Gdzie jest tryb kupowania? Nie da się? Czemu się nie da? Kurde, nie chcę takiego stołu! What the fuck? Kurde, bo inaczej wy do komody nie wejdziecie. Ale jestem super ogarnięty, normalnie. No nic, w gazecie będziecie szukali pracy. Dobra, przejdźmy do trybu... Kurde, muszę te skróty, tryb życia F1, super. Agata.
Nie dołączę się do oglądania, tylko zróbcie. Zaproś na randkę. Czekajcie, coś mi tutaj nie pasuje. Czyż wy byście jednak nie byli razem ze sobą? Czy to się sprawdza, pana Lesimów? O, tutaj. Potrzeby, nieszczęść, okazji, wyposażenie, umiejętności, kariera, związki. Mąż. Czemu tak słabo z mężem? Weźcie, idźcie, wykurcze, nie wiem. Przytulaj na safie. O, zacnie. No, schowaj tą książkę, przytulaj. Robert. Ojoj. Pocałuj. O, tak, super, zarąbiście. Nie rozmawiacie o komputerach, co wy jesteście. Stworzyć grupę. Jaką grupę? No, nieważne. Zaproś na randkę. No dobra. Zaprosicie siebie na randkę. Ty, panie, ty. Czemu ty czytasz? Nie wiem. Ta gra jest taka trudna, że jej nie ogarniam. Tamci w garażu mieszkają, normalnie jesteście zarobiście. Może wam okna jakieś zrobię, żeby było. Bo wy okien nie macie. Łazienka, to nie łazienka, sypialnia. Gdzie są okna? A, tryb budowania. No dobra. Okna, o, są okna. Super. Jakie by wam tutaj okno dowalić? U was jeszcze bieda, bo hajsu nie macie. Wow. Jakieś szerokie. Super. Zacnie tylko ci tą szafę, później zmienimy w inne miejsce. Tutaj pyk. Elegancko. Że ma się wszędzie inne okna, ale architekt był pijany, jak robił to mieszkanie. Musicie się z tym pogodzić. Dobra. Tetereta, macie trochę światełka. Super. Wiecie co, Janusz? Idź spać. Rozumiesz, jest 10 w niedzielę. Ty jesteś śpiochem. Idźcie zdrzemni. Waldemar pierdzi mąka, pauza. Kim ty, Waldemarze, chciałbyś być w karierze? Znaczy, jakie ty masz marzenie życiowe, bo już nie pamiętam. Co to jest dobra rozgrywka? Bawi się bardzo dobrze przy tym, przy czymś. Pragnie, dyrektor finansowy. Czyli jak? Dostać pracę w biurze. Dobra, czyli w biurze chcesz być. Znajdź pracę. Idź, Janusz, spać, bo tutaj ojciec chce do kompa, rozumiesz? Dobra. Co tam znalazłeś? Ty flecie! Miałeś pracy szukać, a nie grać! Sraj na jego jedzenie, on sobie sam potrafi zrobić, on jest spoko, troluj na forum. Znajdź pracę! Co, Robert? Super, kulinarnie nie, stróż prawa nie, polityczne nie, filmowanie nie, dziennikarstwo nie, biznes! Tak, ty będziesz w biznesie? Tak, tylko biznes, pasuje mi. Okej, okay, podejmij karierę. Mogę sobie tutaj wybierać coś? Cokolwiek? Nie. A, podejmij karierę. Zajebiście. A ty co, zakochałeś się nagle w komputerze? What the fuck, ty jesteś walnięty jakiś. No dobra, nieważne. Ty, Robercie, nie wiem, co ty chcesz, weź, idź z pieprzy, po prostu idź. Idź, nie wiem, wysraj się, cokolwiek, tak, użyj, super. Dobra, ty, pani Agato, tak, ty Agata, będę musiał zapamiętać. Kim ty chciałabyś być? Stróż prawa. Super. Znajdź pracę. Nowy pipi, dalej. Szukaj pracy. Nie graj w gry, znajdź pracę, takie trudne, o super. Ty chcesz być stróżem prawa. No to akurat, będziesz policjantką, nie będziesz JP, będziesz... nie wiem. Będziesz bić JP? Graj w gry komputerowe. To nie twoja fucha, to jest fucha Janusza. Związki, dobra, umiejętności, wyposażenie, nie... Co ty tutaj masz? Zabrałeś komiks ze sklepu. Jakie szczęście życiowe. Co to jest? Tu masz tutaj na Maxa. Waldemarze. Czemu oni mają takie te niebieskie coś?
To jest też spoko. Dobra. Co tutaj się w tej grze jeszcze robi? Jak wy tutaj z pracą stoicie? Kariera. Od 12 do 17. No, czyli od innego dnia. Niedziela, tak? Czyli od następnego dnia. Spoko, loko. O kurde. O co? Czym ty być? Jakiś murzyn wampir. Porucznik. To jej szef. Szef znajomy. Spoko. Co wy byście tutaj mogli robić? Dobra, z pierwszej z tych gier. Idź pogadaj ze swoim... Jak się te ściany obniża tak w ogóle? Zmień tryb ścian. O! Przekrój się. Tak chciałem od początku, to nie, kurczę. Dobra, nieważne. Tego nie było. Janusz wstał. Co chcesz, Janusz? Janusz, co ci na to siedzi? Potrzeby. Co ty, Janusz, chcesz zrobić? A, oglądać TV. A, no bo ty jesteś Januszem w końcu. Dobra, wychodzicie do szkoły czy cokolwiek? Szkoła, uczeń szkoły średniej. Zarobiliście. Dobra, Agata. Nie siedzisz. Idziesz do syna poplotkować. Waldemar, ty nie wiem co. Porozmawia o nowej pracy, a Janusz? Janusz, co może zrobić Janusz, żeby było śmiesznie? O, Janusz nie ma przyjaciół nawet. Spoko, może w szkole kogoś pozna, jakąś wyrwie laseczkę. On ma szczęście życiowe, o Jesus. O co ty tutaj masz? Nauczyć się majsterkowania, no to zarąbiliście. A inni co wy tutaj macie? Dobra, ty też się nauczysz na gitarze. Co ty tutaj masz? Nauczyć się umiejętności charyzma, spoko, ty co masz? Logika, no i super. Co masz jeszcze? No super, bawić się na mieście. Podjąć kurs umiejętności. No to spoko, jak sama się zapiszesz, to epic. Dobra, przeczytasz książkę i pójdziesz do księgarni. Miałeś być wuefistą, ale widać jak losowo im dałem wszystko, to się coś popieprzyło. Zostać najlepszym przyjaciółem z Simem Waldemar. Przecież to twój ojciec! Dobra, będziesz najlepszy przyjaciel, bo oczywiście ty nie masz przyjaciół. I super, co ty masz jeszcze iść do księgarni. Będzie wyrywał laseczki na księgarni. Dobra, wiecie co? Zobaczymy jak to będzie działać. My tutaj im tak na maksa przyspieszymy. Super tempo. Zobaczymy czy pójdą spać wszyscy. Bo póki co tutaj on się świetnie bawił przy komputerach i przy wszystkim. No szybko, zapitalać. My chcemy następny dzień. A ta poszła grać. No nie, co ja im zrobiłem? Mogę im wybrać jakieś normalne kurde te rzeczy. Robert uważa, że jest w porządku jego matka, tak? Super, bardzo się cieszę. Co ty robisz? Co ty, Waldemar? Weź idź spać. Tutaj. Śpi. Gata, ty się dołącz. Śpi. Super. Janusz! Co to ma być? A, ty będziesz na ulajfił, no dobra. O, Robert zmywa. Spoko, Robert. Jakby coś, to idź spać. Janusz zamula przy Simsa, przy telewizorze. Zobaczymy, czy sam pójdzie spać. Jak nie, to go wygonię o odpowiedniej godzinie. Czyli za 4 godziny od tego momentu. O, coś Janusz chce. Przygotuj surówka. No, w nocy, Janusz! Typowy Janusz, tak, kurczę. Musiał coś zjeść. No, Janusz. Epicko, super, no, wpierdzielaj. Epik, no, zjedz sobie. O, zaraz się zlejesz na ziemię. Zobaczymy, czy sam pójdzie do kibla. O, proszę, Janusz ogarnia sytuację. I do kompa! Janusz, jesteś dobry. Dobry jesteś, nie musiałem cię tego uczyć. A, na czat wbiłeś? No dobra, Janusz. Wiesz, że pora spania niedługo. O której ty masz szkołę? Od 9. Jeszcze nie śpisz? Dobra, Janusz, do spania. Śpi. Nie ma siedzenia. Do spania. Raz. Super. O. I teraz wszyscy poszli spać. Nic się nie dzieje. Zbudzi mi się, że... Ale co ty? Co, już się wyspaliście? Patrzcie, o pierwszej wstali. O, Robert poszedł posprzątać. Kurde, on ma chyba jakąś tą. A, już się wyspał. Spoko, wy zbyt dużo... Kurde, nie mogę się wysłowić. Wy nie potrzebujecie zbyt dużo snu. No dobra.
No wiem, Agata, skoro ty tak się nudzisz, Waldemar. Co, głodny jesteś? O co ci chodzi? O co ci chodzi? O co ci zjedz śniadanie? Gofry. Pierdzielaj. No, zjedz. Tak, druga w nocy, wszyscy nie śpią. Super, to się nazywa epicki dzień w Simsach. Ten na kompa poszedł, jeden komputer w dom. No, Janusz? Co wy się kłócicie? Bijcie się! Kabum, motherfucker! Nabiją się o kompa, no nie. Będę musiał jakichś cheatów użyć i im chyba też zmienić rzecz. Voldemar? Teteretete. Romantyczne, co wy tutaj możecie zrobić? Miłosny uścisk, skoro tak się nudzicie, specjalne. Brykaj, what the fuck? Co wy tu robicie? Romantyczne. Całujta się. Żona. O, super. Jak będziecie trochę lepsi, to pójdziecie do łóżka sobie. Jak ja to uważam, że jest flirciarzem. No super. Patrzcie, godzina 6. Gdzieś się robi, a tu już wszyscy wiecie już. O, wstał Janusz. Janusz, gdzie idziesz? Na telewizję Janusz idzie. Zobaczymy, czy się do szkoły spóźni. No, ciekawe, czy sami się przygotujecie, czy mam wam pomagać. Tak, z kim ty w ogóle telewizję oglądasz? Z ojcem. Do szkoły! Do szkoły, raz. Pojechali, cześć! O, co? Kto mi tu się włamał? Patrzcie, mam gazetę jakoś. Szukaj pracy, czytaj, wytnij talon. Talon na kur i balon. Szukaj przecenionych kursów. Wytnij talon. Kursów, bo ty chciałeś jakiś kurs. Co tu jest? Weź rachunek. O Jezus, nie zapłać rachunki. Nie! Dobra, zapłać rachunki. Cieszę się, idź tam, coś tam rób. Tak, super elegancko. Nową gazetę mi przyniosł. Co ty mi tu dajesz? Weź ją, pieprznij. Super, hajsy mi zabrali. Żonka się wyspała, na kompa poszła, dobra. W ogóle wy do pracy na którą macie? Na 12 ona miała, ten śpi. O. Do kogo to? Do pracy, raz. A ty na którą masz? Waldek? O, już, do pracy, raz. Papa, idź. Jak ty się ubrałeś do pracy? Przebrał się z garniaka na tryb codzienny i na tym byłoby. Dobra. Powiem tak. Na tyle mi starczy. Nie wiem, czy to wam się podoba, czy nie. Mam nadzieję, że tak. A jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarzyk, powiedzcie mi, co tutaj robić, bo ja troszkę tych Simsów jeszcze nie ogarniam. Jak widzicie, to moje takie, powiem, że drugie granie w Simsy trójkę, bo tak wcześniej patrzyłem, jak to się je. I co? Tyle ode mnie, trzeba tutaj grę zapisać. Patrzcie, o, zapisz Janusze. Janusze 1. Dobra, także co? Tyle ode mnie, dzięki za oglądanie. Skomentujcie, jeśli się podobało, dajcie łapkę, nie wiem, piszcie cokolwiek chcecie, a ja się z wami żegnam, także na razie, cześć! Hej!